ma go. Poszedł odwiedzić paprotkę. Pomaga jej malować pokój. On chyba nie lubi tańczyć. Wczoraj byliśmy dla niego zbyt surowi. Wyśmialiśmy go. Jak zatańczymy dirembelle bez niego? Dacie sobie radę, ale pamiętajcie, musicie się skupić. I raz, i dwa. Dobrze! Predyspozycje to nie wszystko. Czeka cię dużo ciężkiej pracy. Słuchaj! Konieczynek ma tylko jeden dzień na naukę. Bierzcie się do roboty! Wykop, wykop, w górę, w górę, w górę, jasne? Wykop, wykop, W górę, w górę. Łatwo nie będzie, ale warto spróbować. O, ja tańczę! Nie będzie mostu! Nie dimbelle, dirembelle stokrotku! Nie sądziłem, że koniczynek wystawi nas do wiatru! Przestaniesz, stokrotku! Ha? Pod warunkiem, że się ze mną pobawicie. Wstawaj, świetnie! Możesz iść na bal! Serio? Tak myślisz? Mogę iść? Tak, wszystkiego cię nauczyłem. Tylko pamiętaj, najpierw wykop, a potem w górę, w górę. Bardzo dziękuję. I jeszcze jedno, nie spuszczaj oka z publiczności. Bez obaw, będzie o tym pamiętał. Ten króliczek ma głowę na karku. To widać, miałaś rację, sroko, jest utalentowany. Powodzenia, na razie, mały. Dziękuję panu. Najważniejsze to dobrze się bawić. Dokąd idziemy? Do domu? Odwiedzimy mojego znajomego. Jest doskonałym tancerzem. Jeśli on cię będzie uczył, zostaniesz królem balu. Chciałbym się najpierw przebrać. Jestem mokry. Zgoda. Byle szybko. Spotkamy się koło starego dębu. Dobrze. Tam go nie ma. Stokrotku, gdzie jesteś? Tu też nie. Gdzie się schowałeś? No pokaż się wreszcie. Nigdzie go nie ma. Stokrotku! To nie jest śmieszne. Stokrotku! Nie bawimy się już schowanego. Nigdy nas tu nie znajdą. Wychodź, wychodź, pokaż się. Koniczynku, podoba ci się moja kryjówka? Zajrzę do kuchni. W kuchni na pewno go nie ma. Mówię wam, schował się gdzieś na podwórku. Koniczynku, zaczekaj! Koniczynku, dokąd biegniesz? Słuchaj, nie widziałeś mnie, dobra? Umówiłem się, to znaczy mam coś do załatwienia. Mogę iść z tobą i załatwić to coś? Nie, to niespodzianka. Poczekaj do wieczora. Wszyscy się zdziwią. Nikomu ani słowa. Na razie! Marcie, nie znalazłeś lepszej kryjówki? Już się nie chowam. Miałem kryjówkę, ale wyszedłem, bo zobaczyłem, jak koniczynek szedł. Tak? Dokąd? Nie możesz powiedzieć, ale możesz nam pokazać. Aha. Biegiem! Szybko, czekajcie! Hej! Nie bądź taki sztywny, rozluźnij się! Co to w ogóle?
ogóle ma być? Aha, aha. Koniczynek chyba dobrze się bawi. Tak, aha, aha. Ja też chcę tak tańczyć. Rozkołysz trochę ramiona. Wszystko robisz nie tak, ale z ciebie beznadziejny przypadek. Nie masz poczucia rytmu. Przepraszam, cały ranek ćwiczyłem z żabą. Jestem trochę zmęczony. Obaj są tacy śmieszni. A królika wystrychnę na Dudka. Da mi to, co obiecał, a ja w zamian zrobię z niego pośmiewisko. Nie mogę się doczekać. Nie puszczę jej tego płazem. Niech no ją dorwę. Zwiążę jej skrzydła i powyrywam wszystkie pióra. Ona jest od ciebie silniejsza. Lepiej porozmawiajmy z tatą i ciocią. Nie, tata nakrzyczy na koniczynka, jak się o tym dowie. Ale nie powiecie koniczynkowi, że się wygadałem, co? To co robimy? Jak będzie się tak ruszał, wyśmieją go. Sąsiedzi, magok, przyjaciele. Podsunąłeś mi świetny pomysł, Bławatku. Czego tu chcecie? Dzień dobry. No, my chcemy... Jesteśmy rabatkowie. Tata nam powiedział, że pani jest bardzo mądra, a my mamy poważny problem. Nie możecie zabraniać bratu robienia czegoś, na co ma ochotę, nawet jeśli wam się wydaje, że to dla jego dobra. Jeśli postanowił brać lekcję tańca, musicie uszanować jego decyzję. Szkoda, że go pani nie widziała. To było koszmarne. Naprawdę przykleja się pani do krzesła? Tata mówi, że to dlatego pani nie tańczy. Stokrotku! Zdradzić wam wielką tajemnicę. Na balach nie podnoszę się z krzesła, ponieważ nigdy nie nauczyłam się tańczyć. To głupie. Gdyby się pani przyznała, ktoś by panią nauczył. Narażać się na śmieszność? Nie, dziękuję. Porozmawiajmy o waszym bracie. Nie wiem, czy potrafię wam pomóc. Myślę, że już za późno na interwencję. Czas się zbierać, dzieci. Dobrze się zapnijcie, noce są już chłodne.